tata? Stał przy łóżku i patrzył w dół. W białym szlafroku wyglądał jak duch w teatrze. Tak, kochany chłopcze. Nieznacznie się uśmiechnął. Odwrócił wzrok. W pokoju już nie było ciemno. Nie było też jasno. Osobliwy odcień pośredni, jakby brązowawy, prawie jak woda w starodawnej wannie. Patrzył na mnie w dziwny sposób, inaczej niż kiedykolwiek wcześniej. Z przestrachem? Co się stało, tato? Usiadł na brzegu łóżka. Położył rękę na moim kolanie. Kochany chłopcze, mama miała wypadek samochodowy. Pamiętam, że pomyślałem. Wypadek, dobra, ale jej się nic nie stało, prawda? Dokładnie pamiętam, jak ta myśl przemknęła mi przez głowę. Pamiętam, jak cierpliwie czekałem, aż tata potwierdzi, że mamie rzeczywiście nic nie jest. I pamiętam, że nie zrobił tego. Wtedy coś we mnie przeskoczyło. Zacząłem bezgłośnie błagać tatę, albo Boga, albo obu naraz. Nie, nie, nie. Tata spojrzał w dół, w fałdy starych kołder, koców i prześcieradeł. Były komplikacje. Mama odniosła dość ciężkie obrażenia i zabrano ją do szpitala, kochany chłopcze. Zawsze mówił do mnie kochany chłopcze, ale teraz powtarzał tak co chwilę. Jego głos był cichy. Wyglądało na to, że jest w szoku. Och, do szpitala? Tak, z urazem głowy. Czy wspomniał o paparazzich? Czy powiedział, że ją gonili? Nie sądzę. Nie dam głowy, ale myślę, że nie. Byli takim problemem dla mamy, dla wszystkich, że nie trzeba było specjalnie o tym mówić. Pomyślałem jeszcze raz. Obrażenia. Ale nic jej nie będzie. Pojechała do szpitala, wyleczą jej głowę, a my ją odwiedzimy. Dzisiaj, najpóźniej wieczorem. Próbowali, kochany chłopcze. Obawiam się, że nie przeżyła. Te zdania utkwiły w mojej głowie jak rzutki w tarczy. Powiedział to tymi słowami, to wiem na pewno. Nie przeżyła. A potem wszystko jakby się zatrzymało. Nie, to nie tak. Nie jakby. Nic nie było jakby. Wszystko wyraźnie, zdecydowanie, nieodwołalnie zatrzymało się. Nic z tego, co mu wtedy powiedziałem, nie zostało mi w pamięci. Możliwe, że nic nie powiedziałem. Pamiętam za to zadziwiająco wyraźnie, że nie płakałem. Ani jednej łzy. Tata mnie nie przytulił. Nawet na co dzień okazywanie emocji nie było jego mocną stroną. Trudno było się spodziewać, że zrobi to w tak kryzysowej chwili. Ale jego ręka ponownie opadła na moje kolano i powiedział: wszystko będzie dobrze. To było jak na niego całkiem sporo. Ojcowskie, pełne nadziei, życzliwe i tak bardzo nieprawdziwe. Wstał i wyszedł. Nie pamiętam, skąd wiedziałem, że był wcześniej w drugim pokoju, że już powiedział Williamu, ale wiedziałem. Leżałem albo siedziałem, nie wstałem, nie wykąpałem się, nie wysikałem, nie ubrałem się, nie zawołałem Williego ani Mabel. Po dziesięcioleciach starań o odtworzenie tamtego poranka doszedłem do jedynego logicznego wniosku. Musiałem pozostać w tym pokoju bez słowa, samotnie, aż do 9 rano, kiedy na zewnątrz zaczął grać dudziarz. Żałuję, że nie pamiętam, co grał, ale może to bez znaczenia. W dudach ważna jest nie melodia, ale brzmienie. Wynaleziono je tysiące lat temu, by wzmacniały to, co już jest w sercu. Jeśli jesteś w głupkowatym nastroju, dudy rozśmieszą cię jeszcze bardziej. Jeśli jesteś wkurzony, dudy sprawią, że zawrze w tobie krew. A jeśli przeżywasz żałobę, nawet jeśli masz 12 lat i nie wiesz, że przeżywasz żałobę, a może zwłaszcza jeśli o tym nie wiesz, dudy mogą doprowadzić cię do szaleństwa. Rozdział 4. To była niedziela, więc jak zawsze poszliśmy do kościoła. Crazy Kirk. Granitowe ściany, rozłożysty dach z sosnową więźbą, witraże ufundowane kilkadziesiąt lat wcześniej przez królową Wiktorię, być może w ramach pokuty za poruszenie, jakie wywołała modląc się tam. Coś o tym, że głowa kościoła Anglii modli się w świątyni należącej do kościoła Szkocji. Powód do zbulwersowania, którego nigdy nie zrozumiałem. Widziałem zdjęcia, na których wchodzimy tego dnia do kościoła, ale
Nie łączą się one z żadnym wspomnieniem. Czy pastor coś powiedział? Czy pogorszył sytuację? Czy słuchałem go? Czy wpatrywałem się w oparcie ławki i myślałem o mamie? W drodze powrotnej do Balmoral, 2 minuty samochodem, zasugerowano, żebyśmy się zatrzymali. Ludzie od rana zbierali się przed bramą wjazdową, niektórzy zaczęli zostawiać przedmioty. Pluszaki, kwiaty, kartki. Trzeba za nie podziękować. Zjechaliśmy na pobocze, wysiedliśmy. Nie widziałem nic oprócz mozaiki kolorowych kropek. Kwiaty i jeszcze więcej kwiatów. Nie słyszałem nic poza rytmicznym cykaniem z drugiej strony drogi. Prasa. Sięgnąłem po dłoń ojca dla pocieszenia, a potem zganiłem się w myślach, bo ten gest wywołał erupcję cyknięć. Dałem im dokładnie to, czego chcieli. Emocje, dramat, ból. Cykali i cykali. I cykali. Rozdział 5. Kilka godzin później tata pojechał do Paryża. Towarzyszyły mu siostry mamy, ciocia Sara i ciocia Jane. Ktoś powiedział, że musieli się dowiedzieć więcej o katastrofie i zorganizować przewiezienie zwłok mamy. Zwłoki. Ludzie bez przerwy używali tego słowa. To był cios w gardło i pieprzone kłamstwo, bo mama nie umarła. Przyszło mi to do głowy nagle. Nie mając innego zajęcia niż włóczenie się po zamku i mówienie do samego siebie, nabrałem podejrzeń, które później przerodziły się w pewność. Wszystko to było sztuczką. I ten jeden raz sztuczki nie odgrywali ludzie z otoczenia albo prasa, tylko mama. Miała nieszczęśliwe życie, ścigano ją, nękano, okłamywano, więc zainscenizowała wypadek dla odwrócenia uwagi i uciekła. Uświadomienie sobie tego sprawiło, że zabrakło mi tchu, a potem wyrwało mi się głębokie westchnienie ulgi. No jasne, to wszystko podstęp, żeby móc zacząć na nowo. W tym momencie pewnie wynajmuje apartament w Paryżu albo układa świeże kwiaty w kupionej potajemnie chatce gdzieś wysoko w Alpach szwajcarskich. Już niedługo, naprawdę niedługo, wyślę kogoś po mnie i Williego. To wszystko jest takie oczywiste. Dlaczego nie wpadłem na to wcześniej? Mama nie zginęła, ona się ukrywa. Poczułem się dużo lepiej. A potem pojawiły się wątpliwości. Moment. Mama nigdy by nam tego nie zrobiła. Nie pozwoliłaby na tak niesamowity ból, a tym bardziej nigdy by go nie spowodowała. A potem znów pocieszenie. Nie miała wyboru, to była jej jedyna szansa, żeby się uwolnić. I znów wątpliwości. Mama by się tak nie ukrywała, jest na to zbyt waleczna. I pocieszenie. Ona w ten sposób walczy. Wróci. Musi wrócić. Za 2 tygodnie są moje urodziny. Ale najpierw wrócili tata i ciotki. Ich powrót relacjonowano we wszystkich kanałach w telewizji. Świat patrzył, jak wchodzą na płytę lotniska w bazie RAF w Norfolk. Na jednym z kanałów do lądowania dodano nawet oprawę muzyczną. Żałośliwie wyśpiewywany psalm. Williego i mnie trzymali z dala od telewizora, ale chyba to usłyszeliśmy. Kolejne dni mijały w próżni. Nikt nic nie mówił. Wszyscy pozostaliśmy w zamku. To było jak przebywanie w krypcie, z tą różnicą, że w tej krypcie wszyscy nosili spodnie w szkocką kratę i trzymali się normalnej rutyny i harmonogramu. Jeśli ktoś o czymś mówił, to nie słyszałem tego. Jedynym głosem, jaki do mnie docierał, był ten, który brzęczał w mojej głowie i kłócił się sam ze sobą. Nie żyje. Nie, ona się ukrywa. Zginęła. Nie, ona udaje martwą. Któregoś ranka nadszedł ten moment. Powrót do Londynu. Nie pamiętam nic z tej podróży. Jechaliśmy samochodem, czy lecieliśmy królewskim czarterem? Mam w pamięci spotkanie z tatą i ciotkami, a także kluczowe spotkanie z ciocią Sarą, choć jest ono spowite mgłą i może być niezgodne z chronologią. Czasami moja pamięć umiejscawia je właśnie tam, w tych okropnych pierwszych dniach września. Innym razem przenosi je w przyszłość, wiele lat później. Kiedy to się stało, odbyło się tak. William, Harry, ciocia Sara ma coś dla was, chłopcy. Zrobiła krok w przód, trzymając w ręku 2 malutkie niebieskie pudełka. Co to jest? Otwórzcie. Uniosłem wieko mojego niebieskiego pudełka. W środku była... ćma? Nie. Wąsy? Nie. Co? To jej włos, Harry. Ciocia Sara wyjaśniła, że w Paryżu ucięła z głowy mamy 2 pasma włosów. Więc to było to. Dowód. Ona naprawdę nie żyje. Ale zaraz potem pojawiły się kojące wątpliwości.
życiodajna niepewność. Nie, to mogą być włosy kogokolwiek innego. Mama z nienaruszonymi pięknymi włosami blond była gdzie indziej. Wiedziałbym, gdyby było inaczej. Wiedziałoby moje ciało i serce, a żadne z nich o niczym takim nie wie. Oba były wciąż tak samo przepełnione miłością do niej. Rozdział 6. Willy i ja szliśmy wzdłuż tłumu przed pałacem Kensington, uśmiechając się i podając dłonie. Jakbyśmy prowadzili kampanię wyborczą. Setki dłoni bez końca wyciągały się w naszą stronę, ich palce często były mokre. Zastanawiałem się, od czego. Od łez, uświadomiłem sobie. Nie podobał mi się dotyk tych dłoni. Więcej, nienawidziłem uczucie, jakie we mnie wywoływał. Poczucia winy. Dlaczego ci wszyscy ludzie płakali, skoro ja nie płakałem ani wtedy, ani wcześniej? Chciałem płakać i próbowałem, bo życie mamy było tak smutne, że musiała w końcu zniknąć, obmyślić całą tę mistyfikację. Ale nie byłem w stanie wycisnąć z siebie ani kropli. Może zbyt dobrze się wyćwiczyłem. Zbyt głęboko uwewnętrzniłem zasadę tej rodziny, że płacz nie wchodzi w grę. Nigdy. Pamiętam sterty kwiatów wokół nas. Pamiętam, jaki byłem milcząco smutny, a jednocześnie niezawodnie uprzejmy. Pamiętam, jak starsze panie mówiły: ojej, jaki grzeczny, biedny chłopiec. Pamiętam, jak w kółko mruczałem podziękowania. Dziękuję, że państwo przyszli. Dziękuję za te słowa, za koczowanie tu przez kilka dni. Pamiętam, jak pocieszałem ludzi, którzy byli załamani, zrozpaczeni, jakby znali mamę i jak myślałem przy tym: ale przecież jej nie znaliście. Zachowujecie się, jakbyście ją znali, ale nie znaliście jej. To znaczy, nie znacie jej. Czas teraźniejszy. Po złożeniu z siebie ofiary dla tłumów weszliśmy do pałacu Kensington. Do mieszkania mamy przez wielkie czarne drzwi, potem długim korytarzem przeszliśmy do pokoju po lewej, w którym stała duża trumna. Ciemnobrązowa, z ciemnego dębu. Czy to pamiętam, czy sobie wyobrażam, że była udrapowana w brytyjską flagę? Ta flaga mnie zahipnotyzowała. Może z powodu moich chłopięcych zabaw w wojnę. Może przez wcześnie wybujały patriotyzm. A może dlatego, że od kilku dni słyszałem gadanie o fladze, fladze, fladze. Nikt nie mówił o niczym innym. Ludzie byli wściekli, że nie opuszczono do połowy masztu flagi nad pałacem Buckingham. Nie obchodziło ich to, że sztandaru królewskiego nigdy nie opuszczano do połowy masztu, niezależnie od wszystkiego. Sztandar powiewał, kiedy babcia była w pałacu, a jeśli jej nie było, to nie było sztandaru i tyle. Ludziom zależało tylko na tym, żeby zobaczyć jakąś oficjalną oznakę żałoby i byli rozwścieczeni jej brakiem. Ściślej mówiąc, do wściekłości doprowadziła ich brytyjska prasa, która w ten sposób próbowała odwrócić uwagę od swojej roli w zniknięciu mamy. Przypominam sobie jeden z nagłówków skierowanych do babci. Pokaż nam, że ci zależy. To naprawdę paradne usłyszeć to od tych samych zbirów, którym tak bardzo zależało na mamie, że zapędzili ją do tunelu, z którego już nie wróciła. Do tego momentu zdążyłem już podsłuchać oficjalną wersję wydarzeń. Paparazzi gonili mamę ulicami Paryża, a potem przez tunel, gdzie jej Mercedes rozbił się o ściany albo betonowy słup, wskutek czego zginęła wraz z przyjacielem i kierowcą. Stojąc przed trumną owiniętą flagą, zadałem sobie pytanie, czy mama jest patriotką? Co naprawdę myśli o Wielkiej Brytanii? Czy ktoś zadał sobie trud, żeby ją zapytać? Kiedy sam będę mógł to zrobić? Nie potrafię sobie przypomnieć, co w tym momencie mówiła rodzina, czy to między sobą, czy w stronę trumny. Nie pamiętam ani jednego słowa, które padło między mną a Willim, choć pamiętam, że ludzie wokół nas mówili, że chłopcy wyglądają na wstrząśniętych. Nikt nawet nie zadawał sobie trudu, by mówić szeptem, jakbyśmy byli tak wstrząśnięci, że ogłuchliśmy. Rozmawiano o pogrzebie zaplanowanym na następny dzień. Zgodnie z najnowszymi ustaleniami, trumna miała przejechać przez miasto na konnej lawecie oddziału reprezentacyjnego artylerii, a Willy i ja mieliśmy iść za nią pieszo. Dość wymagające zadanie dla dwóch małych chłopców. Niektórzy z dorosłych byli oburzeni. Wujek Charles, brat mamy, wszczął awanturę. Nie można kazać tym chłopcom iść za trumną matki. To barbarzyństwo. Zaproponowano alternatywny plan. Willy pójdzie sam. Miał już w końcu 15 lat. Dajcie spokój młodszemu. Oszczędzić zastępcę. Ten alternatywny plan został przesłany w górę łańcucha dowodzenia. Nadeszła odpowiedź. Muszą tam być obaj książęta. Pewnie po to, żeby zdobyć sympatię. Wujek Charles był wściekły. Ale ja nie. Nie chciałem, żeby Willy przeżywał tę męczarnię beze mnie. Gdyby role się odwróciły, on nie chciałby, a wręcz nie pozwoliłby, żebym przechodził przez to w samotności.
a więc wczesnym rankiem przy pięknej pogodzie wyruszyliśmy wszyscy razem. Wujek Charles po mojej prawej, Willy po jego prawej, a za nim dziadek. A po mojej lewej stronie szedł tata. Już na początku zauważyłem, że dziadek wyglądał tak pogodnie, jakby to były kolejne królewskie zaręczyny. Widziałem wyraźnie jego oczy, bo patrzył prosto przed siebie, podobnie jak wszyscy inni. Tylko ja opuściłem wzrok pod nogi. I Willy. Pamiętam, że czułem się odrętwiały. Pamiętam, że zaciskałem pięści. Pamiętam, że przez cały czas kątem oka patrzyłem na Williego i dodawało mi to sił. Najbardziej pamiętam dźwięki. Brzęk uprzęży i stukot kopyt sześciu spoconych brązowych koni i skrzypienie kół lawety armatniej, którą ciągnęły. Ktoś powiedział, że to zabytek z I wojny światowej, co wydawało się na miejscu, bo mama, choć kochała pokój, często była jak żołnierz, niezależnie od tego, czy wojowała z fotoreporterami czy z tatą. Myślę, że te dźwięki zapamiętam do końca życia, bo tak ostro się wybijały na tle wszechogarniającej ciszy. Nie było słychać żadnego silnika, żadnej ciężarówki, żadnych ptaków, żadnego ludzkiego głosu, co zdawało się niemożliwe, ponieważ wzdłuż ulic stanęły 2 miliony ludzi. Jedyną oznaką tego, że maszerujemy przez ludzki kanion, były pojedyncze szlochy. Po 20 minutach dotarliśmy do opactwa westminsterskiego. Zasiedliśmy w długiej ławce kościelnej. Pogrzeb rozpoczął się od serii czytań i mów pogrzebowych, a kulminacyjny moment stanowił występ Eltona Johna. Wstał powoli, sztywno, jakby był jednym z wielkich królów od wieków spoczywających pod opactwem, nagle przywróconym do życia. Przeszedł do przodu i usiadł przy fortepianie. Czy jest ktoś, kto nie wie, że zaśpiewał Candle in the Wind w wersji specjalnie przerobionej dla mamy? Nie mam pewności, czy moje wspomnienia pochodzą z tamtej chwili, czy z fragmentów reportaży, które widziałem później. Możliwe, że to pozostałości koszmarów sennych. Ale jedno wspomnienie jest czyste i niepodważalne. Kiedy piosenka osiągnęła kulminację, zaczęły mnie szczypać oczy i prawie pociekły łzy. Prawie. Pod koniec nabożeństwa przyszła kolej na wujka Charlesa, który wykorzystał przydzielony mu czas, żeby zbesztać wszystkich. Rodzinę, społeczeństwo, prasę, za prześladowanie mamy aż po jej śmierć. Można było poczuć, jak opactwo i cały kraj zachwiały się w posadach od tego ciosu. Prawda boli. Następnie ruszyło do przodu 8 żołnierzy Gwardii Walijskiej. Podnieśli ogromną, wyłożoną ołowiem trumnę, którą udrapowano teraz w sztandar królewski, co było niezwykłym odstępstwem od protokołu. Pod presją opuszczono też w końcu flagę do połowy masztu. Oczywiście nie sztandar królewski, ale flagę Union Jack. Nadal stanowiło to jednak bezprecedensowy kompromis. Sztandar królewski był zawsze zarezerwowany dla członków rodziny królewskiej, do której, jak mi powiedziano, mama już się nie zaliczała. Czy to oznaczało, że jej wybaczono? Że babcia wybaczyła? Najwyraźniej. Ale były to pytania, których nie potrafiłem sformułować, nie mówiąc o zadaniu ich komuś dorosłemu, kiedy trumnę wynoszono powoli na zewnątrz i ładowano na tył czarnego karawanu. Po długim oczekiwaniu karawan odjechał. Toczył się miarowo przez Londyn, który ze wszystkich stron zbierał największymi tłumami, jakie widziało to wiekowe miasto, 2 razy liczniejszymi niż te, które świętowały zakończenie II wojny światowej. Kondukt przejechał obok pałacu Buckingham, w górę Park Lane, w stronę przedmieść przez Finchley Road, potem Hendon Way, następnie przez Estacade Brand Cross, North Circular, autostradę M1 do skrzyżowania z trasą 15A i na północ do Harlestone, po czym przez żelazną bramę frontową wjechał do posiadłości wuja Charlesa, do Althorpe. Oglądaliśmy z Willim większość tego przejazdu w telewizji. Byliśmy już na miejscu w Althorpe. Przewieziono nas pospiesznie, choć okazało się, że nie trzeba się było spieszyć. Nie dość, że karawan miał długą drogę do przejechania, to jeszcze kilka razy był zatrzymywany przez ludzi sypiących kwiaty, co blokowało otwory wentylacyjne i powodowało przegrzanie silnika. Kierowca musiał zjeżdżać na pobocze, żeby ochroniarz mógł wysiąść i usunąć kwiaty z przedniej szyby. Tym ochroniarzem był Graham. Willy i ja bardzo go lubiliśmy. Zawsze nazywaliśmy go Suchar, od marki sucharów Graham Crackers. Uważaliśmy to za okropnie śmieszne. Kiedy kondukt dotarł wreszcie do Althorpe, ponownie wyjęto trumnę i przeniesiono ją ponad sadzawką po zielonym metalowym moście ustawionym pospiesznie przez saperów na małą wyspę, gdzie położono ją na platformie. Willy i ja przeszliśmy na wyspę po tym samym moście. Po
Powiedziano mi, że dłonie mamy były złożone na piersi, a między nimi umieszczono zdjęcie Williego i moje. Być może jedynych dwóch mężczyzn, którzy kiedykolwiek naprawdę ją kochali. Z pewnością dwóch, którzy kochali ją najbardziej. Przez całą wieczność będziemy się do niej uśmiechać w ciemności. Może właśnie ten obraz, gdy zdjęto sztandar, a trumna zjechała na dno dołu, ostatecznie mnie złamał. Moje ciało zadrżało. Broda opadła i zacząłem w niekontrolowany sposób szlochać w dłonie. Czułem wstyd, że naruszam zasady rodziny, ale nie potrafiłem dłużej tłumić tego w sobie. Wszystko w porządku. Uspokajałem sam siebie. Wszystko w porządku. Nie ma tu kamer. Poza tym nie płakałem dlatego, że uwierzyłem, że moja matka jest w tym dole, czy w tej trumnie. Obiecałem sobie, że nigdy w to nie uwierzę bez względu na to, co mówią ludzie. Nie. Płakałem na samą myśl. To po prostu byłoby tak nieznośnie tragiczne, pomyślałem, gdyby było prawdą. Rozdział 7. Potem wszyscy ruszyli do zajęć. Rodzina wróciła do pracy, ja do szkoły, tak jak po każdych innych wakacjach. Powrót do normalności, stwierdzili wszyscy rezolutnie. Z siedzenia pasażera w Astonie Martinie taty z otwartym dachem wszystko faktycznie wyglądało jak dawniej. Szkoła Ludgrove, położona w szmaragdowym krajobrazie hrabstwa Berkshire, jak zawsze przypominała wiejski kościół. Jeśli się zastanowić, w końcu motto szkoły wzięto z Eklezjasty. Każdego dzieła, które twa ręka napotka, podejmij się według twych sił. Z drugiej strony, niewiele wiejskich kościołów mogło się poszczycić 200 akrami lasów i łąk, boiskami sportowymi i kortami tenisowymi, laboratoriami naukowymi i kaplicami oraz dobrze wyposażoną biblioteką. Gdyby ktoś chciał mnie znaleźć we wrześniu 1997 roku, biblioteka byłaby ostatnim miejscem po temu. Lepiej poszukać w lesie albo na którymś z boisk. Zawsze starałem się być zajęty, w ruchu. Byłem też przeważnie sam. Lubiłem ludzi, miałem towarzyską naturę, ale akurat wtedy wolałem nie przebywać zbyt blisko nikogo. Potrzebowałem przestrzeni. W Ludgrove, gdzie w jednym miejscu mieszkało ponad 100 chłopców, nie było to jednak łatwe. Jedliśmy razem, kąpaliśmy się razem, spaliśmy razem, czasem po 10 w jednym pokoju. Wszyscy wiedzieli o innych wszystko, nawet kto był obrzezany, a kto nie. Nazywaliśmy to okrągłogłowi przeciw kawalerom. A jednak żaden z chłopców chyba nawet nie wspomniał o mojej matce, kiedy zaczął się nowy rok szkolny. Przez delikatność? Raczej ze strachu. Ja na pewno nie mówiłem o niej nikomu. Kilka dni po powrocie obchodziłem urodziny. 15 września 1997 roku. Skończyłem 13 lat. Zgodnie z pradawną tradycją Ludgrove miał być tort i sorbet, a mnie pozwolono wybrać dwa smaki. Zdecydowałem się na czarną porzeczkę oraz mango. Ulubiony smak mamy. Urodziny były zawsze ważnym wydarzeniem w Ludgrove, ponieważ wszyscy chłopcy, podobnie jak większość nauczycieli, mieli niepohamowany apetyt na słodycze. Często dochodziło do gwałtownych walk o miejsce obok solenizanta. Tam można było mieć pewność, że dostanie się pierwszy i największy kawałek. Nie pamiętam, komu udało się zdobyć miejsce obok mnie. Powiedz życzenie, Harry. Życzenie? Dobra, chciałbym, żeby moja matka... Wtedy nie wiadomo skąd. Ciocia Sara? Z pudłem w ręku. Otwórz, Harry. Rozdarłem papier do pakowania, wstążkę. Zajrzałem do środka. Co? Mama kupiła to dla ciebie. Tuż przed... Znaczy, w Paryżu? Tak, w Paryżu. To była konsola Xbox. Ucieszyłem się. Uwielbiałem gry wideo. Tak w każdym razie brzmi ta historia. Pojawia się w wielu relacjach o moim życiu, słowo w słowo, a ja nie mam pojęcia, czy jest prawdziwa. Tata mówił, że mama doznała urazu głowy, ale może to ja mam uszkodzony mózg? Najprawdopodobniej na zasadzie mechanizmu obronnego moja pamięć nie zapisywała już zdarzeń tak jak wcześniej. Rozdział 8. Pomimo dwóch męskich kierowników, pana Geralda i pana Marstona, dwóch legend szkoły, w Ludgrove pod wieloma względami rządziły kobiety. Nazywaliśmy je matronami. Każdy czuły gest, choć nie było ich wiele, pochodziło od nich.
Matrony przytulały nas, całowały, opatrywały nasze rany, ocierały nasze łzy. Oprócz moich, po tym jednym wybuchu przy grobie już nie płakałem. Uważały się za nasze zastępcze mamy. Mamy z dala od mamy lubiły szczebiotać, co zawsze było trochę dziwne, ale teraz skomplikowało się jeszcze bardziej, gdy mama zniknęła, a także dlatego, że matrony nagle stały się seksowne. Podkochiwałem się w pannie Roberts. Uważałem, że kiedyś z pewnością się z nią ożenię. Pamiętam też dwie panny Lynn. Pannę Lynn większą i pannę Lynn mniejszą. Były siostrami. Bardzo się kochałem w tej drugiej. Uważałem, że z nią też się ożenię. 3 razy w tygodniu po kolacji matrony pomagały najmłodszym chłopcom wykąpać się przed snem. Wciąż mam w pamięci długi rząd białych wanien. W każdej z nich chłopiec leżący jak mały faraon, czekający na indywidualne mycie włosów. Dla starszych chłopców, którzy weszli w wiek dojrzewania, były 2 wanny w osobnym pomieszczeniu za żółtymi drzwiami. Matrony szły wzdłuż rzędu wanien, niosąc sztywne szczotki i kostki mydła o kwiatowym zapachu. Każdy z chłopców miał swój własny ręcznik z wytłoczonym numerem ucznia. Ja miałem numer 116. Po umyciu włosów chłopca matrony przechylały jego głowę do tyłu i urządzały mu powolne, zmysłowe płukanie. Skomplikowane jak cholera. Matrony pomagały też w kluczowej czynności tępienia wszy. Nawroty były częste. Niemal co tydzień któryś z chłopców stanowił ostry przypadek. Pokazywaliśmy się nawzajem palcami i wołaliśmy: Zygu, Zygu, on ma gnidy! Potem matrona klękała nad pacjentem, wcierała jakiś specyfik w skórę głowy, a następnie wyczesywała nieżywe zwierzątka specjalnym grzebieniem. Jako 13-latkowi nie przysługiwała mi już kąpielowa asysta matron, ale wciąż byłem uzależniony od ich przykrywania przed snem. Wciąż czekałem na ich poranne powitania. Ich twarze widzieliśmy jako pierwsze każdego dnia. Wpadały do naszych pokoi i odsuwały zasłony. Dzień dobry, chłopcy! Patrzyłem w górę na piękną twarz obramowaną aureolą słońca. Czy to może jest... Nigdy nie była. Matroną, z którą miałem najwięcej do czynienia, była Pat. W przeciwieństwie do innych matron, Pat nie była seksowna. Stanowiła uosobienie braku seksowności. Niska, myszowata, wiecznie zmęczona, z tłustymi włosami opadającymi na podkrążone oczy. Pat nie wydawała się czerpać wiele radości z życia, choć 2 rzeczy niezawodnie sprawiały jej przyjemność. Przyłapanie chłopca gdzieś, gdzie nie powinno go być, i udaremnianie bujek. Przed każdą walką na poduszki stawialiśmy wartownika przy drzwiach. Jeśli zbliżała się Pat lub któryś z kierowników, wartownik miał za zadanie wołać: Kiwi, Kiwi! To chyba z łaciny? Ktoś powiedział, że oznacza to: szef nadchodzi. Ktoś inny utrzymywał, że raczej: uwaga. Ważne, że kiedy to usłyszałeś, wiedziałeś, że trzeba zwiewać. Albo udawać, że się śpi. Tylko całkiem nowi albo całkiem głupi chłopcy chodzili do Pat ze swoimi kłopotami lub, co gorsza, ze skaleczeniami. Nie opatrywała ich. Szturchała ranę palcem albo czymś ją oblewała, przez co bolało 2 razy bardziej. Nie była sadystką, po prostu wydawała się empatyczna inaczej. Co trochę nas dziwiło, bo cierpienie nie było jej obce. Pat miała wiele krzyży do udźwignięcia. Najcięższymi, jak się zdaje, były jej kolana i kręgosłup. Ten ostatni był pokrzywiony, te pierwsze chronicznie zesztywniałe. Chodzenie było trudne, pokonywanie schodów torturą. Schodziła tyłem z prędkością lodowca. Często stawaliśmy na półpiętrze pod nią, robiąc wygibasy i strojąc miny. Czy muszę mówić, który z chłopców wkładał w to najwięcej serca? Nigdy nie baliśmy się, że Pat nas złapie. Ona była żółwicą, a my rzekotkami drzewnymi. Pomimo to raz na jakiś czas żółwicy się poszczęściło. Rzucała się w przód i zaciskała na chłopcu pięść. Ha! Taki chłopiec miał wtedy naprawdę i porządnie przerąbane. To nas nie zniechęcało. Szydziliśmy z niej, gdy schodziła po schodach. Nagroda była warta ryzyka. Dla mnie nagrodą nie było dręczenie biednej Pat, tylko rozśmieszanie kolegów. Dobrze było rozśmieszać innych, zwłaszcza kiedy sam nie śmiałem się od miesięcy. Może Pat zdawała sobie z tego sprawę. Czasem odwracała się. Widziała, jak robię z siebie kompletnego idiotę i też wybuchała śmiechem. To było najlepsze. Uwielbiałem bawić kumpli, ale nic nie cieszyło mnie bardziej niż sprawienie, że nieszczęsna Pat śmiała się do rozpuku. Rozdział 9. Nazywaliśmy je dniami wyżerki. Przypadały chyba we wtorki, czwartki i soboty.
Zaraz po obiedzie ustawialiśmy się w kolejce na korytarzu wzdłuż ściany, wyciągając szyję, żeby zobaczyć stojący tuż przed nami stół wyżerkowy zastawiony słodyczami. Czekoladki Munchies, cukierki Skittles, batony Mars i co najlepsze, ciągutki Opal Fruits. Byłem bardzo dotknięty, kiedy Opal Fruits zmieniły nazwę na Starburst. Czyste świętokradztwo. To tak jakby zmienić nazwę Wielkiej Brytanii. Na sam widok stołu dostawaliśmy zawrotu głowy. Ciekła nam ślinka, rozmawialiśmy o zbliżającej się euforii cukrowej jako rolnicy w czasie suszy o zapowiedzianym deszczu. A ja opracowałem sposób na super strzał cukru. Brałem cały swój przydział Opal Fruits i lepiłem z niego jedną wielką kulę, którą następnie wpychałem pod policzek. Kiedy kula się rozpuszczała, mój krwiobieg wypełniał się spienioną nawałnicą dekstrozy. Każdego dzieła, która twa ręka napotka, podejmij się według twych sił. Przeciwieństwem dnia wyżerki był dzień pisania listów. Każdy z chłopców miał za zadanie usiąść i napisać list do swoich rodziców. Nawet w najlepszych latach była to męczarnia. Ledwie pamiętałem czasy, kiedy tata i mama nie byli rozwiedzeni, więc pisanie do nich tak, by nie poruszyć ich wzajemnych uraz, burzliwego rozstania, wymagało finezji zawodowego dyplomaty. Kochany tato, jak się miewa mama? Nie. Kochana mamo, tato wspominał, że ty... Nie. Ale po zniknięciu mamy, dni pisania listów stały się nie do zniesienia. Powiedziano mi, że matrony poprosiły mnie o napisanie ostatniego listu do mamy. Mam niejasne wspomnienie, że chciałem zaprotestować, że ona przecież żyje, a jednak nie zrobiłem tego w obawie przed uznaniem mnie za szaleńca. Poza tym, po co się szarpać? Mama przeczyta mój list, kiedy wróci z ukrycia, więc nie będzie to zupełna strata czasu i wysiłku. Zapewne nagryzmoliłem coś pro forma, że tęsknię za nią, że w szkole wszystko w porządku i tak dalej. Zapewne złożyłem kartkę na pół i wręczyłem matronie. Pamiętam, że zaraz potem żałowałem, że nie potraktowałem tego listu bardziej poważnie. Żałowałem, że nie sięgnąłem głębiej, że nie opowiedziałem matce o wszystkich sprawach, które leżały mi na sercu, a zwłaszcza o tym, jak żałuję naszej ostatniej rozmowy telefonicznej. Mama zadzwoniła po południu w dzień wypadku, ale ja ganiałem z Willim i kuzynami i nie chciałem przerywać. Więc tylko ją zbyłem. W pośpiechu, żeby wrócić do zabawy, szybko skończyłem rozmowę z mamą. Żałowałem, że nie przeprosiłem jej za to. Że nie dołożyłem starań, żeby znaleźć słowa na opisanie, jak bardzo ją kocham. Nie wiedziałem, że te poszukiwania potrwają następnych kilkadziesiąt lat. Rozdział 10. Miesiąc później były ferie śródsemestralne. Wreszcie wracałem do domu. Moment. Nie. Nie wracałem. Tata najwyraźniej nie chciał, żebym spędził przerwę włócząc się bez celu po pałacu świętego Jakuba, gdzie mieszkał przez większość czasu od rozstania z mamą i gdzie mieszkaliśmy z Willim, kiedy przypadał nasz czas z tatą. Obawiał się, co mógłbym zrobić sam w tym wielkim budynku. Że mógłbym rzucić okiem na gazetę, przypadkiem usłyszeć radio. Co więcej, obawiał się, że mogliby mi zrobić zdjęcie przez otwarte okno lub podczas zabawy żołnierzykami w ogrodzie. Wyobrażał sobie reporterów próbujących ze mną rozmawiać, wykrzykujących pytania: hej Harry, czy tęsknisz za mamą? Naród był w stanie histerycznej żałoby, ale histeria prasy sięgała granic psychozy. Co najgorsze, Williego nie byłoby w domu, więc nie mógłby nade mną czuwać. Był w Eton. Wobec tego tata oznajmił, że zabierze mnie ze sobą na swój wyjazd służbowy. Do Republiki Południowej Afryki. RPA, tato? Naprawdę? Tak, kochany chłopcze. Johannesburg. Miał umówione spotkania z Nelsonem Mandelą i... Spice Girls? Byłem podekscytowany i zaskoczony. Spice Girls, tato? Wyjaśnił, że Spice Girls grały koncert w Johannesburgu, więc wybierały się do prezydenta Mandeli, żeby złożyć mu wyrazy szacunku. Świetnie, pomyślałem. To wyjaśnia obecność Spice Girls. A my? Nie rozumiałem tego. Nie mam pewności, czy tata chciał, żebym zrozumiał. Prawda była taka, że doradcy taty liczyli na to, że zdjęcie z najbardziej szanowanym przywódcą politycznym i najpopularniejszym girls bandem na świecie zapewni mu trochę przychylnych nagłówków, które tak bardzo były mu potrzebne. Od czasu zniknięcia mamy stał się przedmiotem zaciekłych ataków. Ludzie obwiniali go za rozwód, a tym samym za wszystko, co nastąpiło później. Poziom aprobaty dla niego liczono na całym globie w pojedynczych procentach. Na Fidżi, żeby poprzestać na jednym przykładzie, odwołano święto narodowe na jego cześć. Oficjalny powód wyjazdu mnie nie obchodził, po prostu cieszyłem się, że jadę. To była szansa na ucieczkę od Wielkiej Brytanii. Co więcej,
To była okazja spędzenia czasu z tatą, sprawiającym wrażenie jakby nieobecnego. Inna rzecz, że tata od zawsze był trochę nieobecny. Zdawało się, że nie jest do końca gotowy na rodzicielstwo, na odpowiedzialność, cierpliwość, poświęcanie czasu. Nawet on sam by to przyznał, pomimo swojej dumy. A co dopiero na samotne rodzicielstwo? Tata w ogóle się do tego nie nadawał. Trzeba przyznać, że próbował. Wieczorami wołałem w dół schodów: idę do łóżka, tato. Zawsze odpowiadał wesoło: zaraz przyjdę, kochany chłopcze. Dotrzymał słowa i kilka minut później siedział na skraju mojego łóżka. Nigdy nie zapominał, że nie lubię ciemności, więc delikatnie gładził mnie po twarzy, aż usnąłem. Najmilej wspominam jego dłonie na moich policzkach, na czole, a potem, gdy się przebudzam, okazuje się, że w magiczny sposób zniknął, a drzwi są zawsze troskliwie uchylone. Poza tymi ulotnymi momentami, tata i ja przeważnie żyliśmy obok siebie. Miał trudności z komunikacją, ze słuchaniem, z kontaktem twarzą w twarz. Czasami po długiej kolacji złożonej z wielu dań, szedłem na górę i znajdowałem list na poduszce. W liście pisał, jak bardzo jest dumny z czegoś, co zrobiłem lub co osiągnąłem. Uśmiechałem się i wkładałem list pod poduszkę, ale też zastanawiałem się, dlaczego nie powiedział mi tego chwilę wcześniej, siedząc naprzeciwko. Tak więc perspektywa wielu dni nieograniczonego czasu z tatą była ekscytująca. Potem nadeszła rzeczywistość. Dla taty to była podróż służbowa. I dla mnie też. Koncert Spice Girls był moim pierwszym publicznym wystąpieniem od czasu pogrzebu i wiedziałem intuicyjnie, z urywków podsłuchanych rozmów, że ludzie byli niezmiernie ciekawi mojego samopoczucia. Nie chciałem ich zawieść, ale chciałem też, żeby zostawili mnie w spokoju. Pamiętam, jak wszedłem na czerwony dywan. Przylepiłem uśmiech na twarz i pożałowałem nagle, że nie jestem w swoim łóżku w Pałacu Świętego Jakuba. Koło mnie stała Baby Spice w białych plastikowych butach na 30-centymetrowych platformach. Skupiłem uwagę na tych butach, a ona swoją na moich policzkach. Bez przerwy je szczypała. Ale pulchne, ale słodkie. Wtedy Posh Spice wyskoczyła naprzód i złapała mnie za rękę. Trochę dalej wypatrzyłem Ginger Spice, jedyną członkinię zespołu, z którą czułem jakąś więź. Jak rudzielec z rudzielcem. Ponadto była znana na całym świecie z tego, że chodzi w mini sukience ze wzorem flagi brytyjskiej. Dlaczego na trumnie jest Union Jack? Ona i pozostałe spajsetki gruchały do mnie, mówiąc rzeczy, których nie rozumiałem, a jednocześnie żartowały z dziennikarzami, którzy wykrzykiwali: Harry, popatrz tu! Harry, Harry! Jak się czujesz, Harry? Pytania, które nie były pytaniami. Pytania, które były pułapkami. Pytania, którymi rzucali w moją głowę jak tasakami. Dziennikarzy nie obchodziło, jak się czuję. Chcieli, żebym powiedział coś sensacyjnego, dobrego na nagłówek. Wpatrywałem się w błyski ich fleszy. Szczerzyłem zęby, nie mówiłem nic. O ile mnie flesze onieśmielały, o tyle Spice Girls były nimi odurzone. Tak, tak, po tysiąckroć tak. Takie było ich nastawienie za każdym razem, gdy kolejny raz błyskało. Nie miałem nic przeciwko temu. Im bardziej one znajdowały się na pierwszym planie, tym bardziej mogłem wtopić się w tło. Pamiętam, że rozmawiały z prasą o swojej muzyce i swojej misji. Nie wiedziałem, że miały misję, ale jedna z dziewcząt porównała krucjatę zespołu przeciwko seksizmowi do walki Mandeli z apartheidem. W końcu ktoś powiedział, że czas na koncert. No dalej, idź za swoim ojcem. Tata? I koncert? Trudno uwierzyć. Jeszcze trudniej, gdy to się dzieje naprawdę. Ale widziałem na własne oczy, jak tata dzielnie kiwa głową i tupie nogą do rytmu. Jeśli chcesz być w mojej przyszłości, zapomnij o przeszłości. Jeśli chcesz się ze mną spiknąć, lepiej zrób to szybko. Potem w drodze do wyjścia znowu flesze. Tym razem nie było tam Spice Girls, żeby odciągały uwagę. Byliśmy tylko we dwóch z tatą. Sięgnąłem po jego dłoń i przytrzymałem ją. Przypominam sobie jasno jak te flesze. Kochałem go. Potrzebowałem go.